kilka prostych na początek. Kombinacyjka. Raczej stawia na precyzję niż siłę. Mały brak komunikacji, ale w klatce tego nie będzie. Tutaj znowu powiedziałbym, że bardzo jest stawiane na szybkość. Widać, że jesteś gotowy na to, żeby obronić obalenie. Bardzo dużo ruchów pomiędzy ciosami i kolana. Lewy, lewy się. Już na tym etapie widzimy, że Kolar chce dzisiaj zaprezentować więcej. Zobaczymy, czy będzie bomba na banie. Jego przeciwnik jest o wiele wyższy, będzie też na pewno sporo cięższy, więc potrzeba dużej mocy w tych ciosach. Na razie wydaje się, że Paweł się odrobinkę oszczędza. No nie pokazuje tu zbyt wiele energii, ale może zachowuje ją na jutro. Z drugiej strony nawet takich ciosów nie chciałbym przyjąć na ryło, więc co ja wiem. O, łeb jak sklep, warunki fizyczne bardzo mocne, no i doświadczenie w klatce, walka z Konradem Karwatem. Nie udało się wtedy wygrać, ale wziął ją na ostatnią chwilę. Mocne ciosy, bardzo mocne ciosy. No, Tarzan na pewno ma papiery na to, żeby robić dobrą robotę w klatce. Te ciosy są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Stoję blisko i naprawdę tutaj cała nasza scena, całe nasze podium drży. O, komunikacja z trenerem bardzo dobra. Jest moc, jest moc. O, piękna obrona przed obaleniem. Niesamowite połączenie, bo jest wyluzowany, ale jednocześnie skupiony. Pracuje na nogach bardzo dobrze. Naprawdę wygląda to okazale. Zobaczymy, czy tak samo będzie w stanie zaprezentować się, kiedy jednak przeciwnik będzie oddawał. O, bardzo ładne latające kolano. Opa! O, przygotowany, przygotowany. Zobaczymy. Łukasz to oczywiście wielka osobowość. Człowiek, który zawsze zaskakuje. Potrafi przyjąć. Potrafi przyjąć cios na czerep. No i tu już widzimy naprawdę doświadczenie. Każdy z tych ciosów bardzo jadowity. Te kopnięcia bardzo mocne. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie próbowała bić się w stójce z mistrzynią świata w boksie. No
no co jak co, ale jednak mistrzyni świata w boksie widać. Widać po prostu w każdym tym ciosie. Widać lata doświadczenia, techniki. Człowiek, który chyba ma największą częstotliwość walk, jeśli chodzi o free fighty w ostatnim czasie. Mówi, że wybiera się na wakacje, ale dopiero po tej walce, po której ma nadzieję odprawić Dawida Załęckiego. Mówi się o tym, jakby niektórzy kwestionują, czy Alan jest free fighterem, czy zawodowcem. No, widzimy, jak on się porusza. Zawodowiec pełną gębą. Uciec też potrafi, jak trzeba. Dobra praca na nogach, szybkie ciosy. Na pewno będzie tego potrzebował, bo przeciwnik mocny. No i okopywanie. No, partner niestety oberwał parę tam razy. Co pokaże, czy polecą główki. Boks birmański w najlepszym wydaniu. Zusie jest jedną z tych osób, które naprawdę już po samych oczach widzisz to szaleństwo, widzisz ten zew krwi. Ale przeciwniczka bardzo mocna. Ktoś krzyknął tutaj, że na Lil Masti to za mało. Przekonamy się. Ale myślę, że to jest jeden z tych pojedynków, który naprawdę warto obejrzeć. Dlatego ogarniajcie pay-per-view, kochani. Ogarniajcie pay-per-view. To jest ten czas, to jest ta chwila. I z bani! Wiele osób zastanawiało się, czy na to się można przygotować. No to widzimy. Zusie się przygotowywała. A! Ho. Widzimy, że trener naprawdę jest bardzo odważny. Takie rzeczy przyjmować na twarz? No, siada. I spinning back fist. I ten, myślałem, że ostatni jeszcze, jednak nie ostatni. W zwolnionym tempie. Moment dla prasy. Widzimy, że Zusie nie ma zamiaru się oszczędzać. No ona już zbija piątkę praktycznie jak Denis, nie? To już jest Eye of the Tiger. Zobaczymy, co tutaj pokaże. Walory wizualne i dźwiękowe. No, trener Szyszka musi uważać, żeby nie wyłapać. Bardzo mocne ciosy, bardzo jedowite. No, wydaje mi się, że ona trenowała stricte pod tę formę. To będzie boks birmański. Wszyscy, którzy śledzą karierę Anieli, doskonale wiedzą, że jest prawdziwym tytanem pracy. Za cokolwiek się bierze, wkłada w to 600%. Ale cios! Wchodź tutaj jak to arbuz! Nie wiem, Robert, czy pamiętasz? Zobaczymy, co pokaże. No już widzimy, że pokaże troszkę więcej niż pokazał Robert. Krążą plotki, przynajmniej to chyba sam Robur je rozpuszcza, że on jest najmocniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o MMA z całej ekipy hardkorowych koksów. Hardkorowych, oczywiście warszawskich koksów. No i zobaczymy, czy będzie miał okazję jutro to udowodnić. Będzie spora różnica wagi, tego jesteśmy pewni, ale widzimy, że te ciosy są bardzo mocne. I jeżeli któryś z nich dosięgnie Roberta Burnejki, może być ciężko. O, i tutaj widzimy pracę w parterze. Zobaczymy, czy właśnie w tej płaszczyźnie ten pojedynek się... O! I gilotyna! I poptoka. Zobaczymy, czy takim scenariuszem właśnie
czy taki scenariusz sprawdzi się jutro. O! W górę i w dół. Ale wydaje się, że na Robercie, który będzie ważył te 110-115 kg, może to być odrobinkę cięższe. Bardzo dobrze. Dominacja. Czeka na to, co reprezentant GM2L pokaże w klatce. Ale najpierw media training. Spokojnie, zachowawczo. Nie na wariata, nie na pałę. Jego przeciwnik oczywiście bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o walki w klatce, więc Alberto na pewno musi się wystrzegać jakichś prostych błędów. Przewaga warunków fizycznych po stronie Alberto będzie wyższy, będzie lepszy zasięg. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać Marcina na dystans, czy będzie go punktował? Czy może będzie próbował czegoś bardziej wyszukanego, jak na przykład takie kolana? Widzimy duże skupienie na twarzy Alberto. I opa! I zejście za plecy. Ale trener twardy był, nie odklepał do końca. Bardzo mocne ciosy. Widać, że Marcin traktuje to bardzo serio. Można powiedzieć, że zrobiłby rywalowi naprawdę wielkiego pranka, gdyby z nim wygrał. Skupienie, agresja i też dobre reagowanie na polecenie.